Ostatnio na naszym fanpage'u Actina.pl zrobiłem wam taką ankietę, w której zapytałem, co jest ważniejsze do gier sportowych, czy jest to procesor, czy karta graficzna. I w tym materiale odpowiem na to pytanie, dlatego że podzieliliście się idealnie po środku. Także wziąłem sobie taki komputerek sympatyczny, który został zbudowany na naszej drużyny narodowej e Sportu wraz z Actiną i Azusem. I ten komputer przetestowałem pod względem tego, jak on sobie radzi z Counter strike'em. W związku z czym, pierwszy, co zrobiłem, to zrobiłem sobie taki bazowy wynik, czyli zostawiłem wszystko na bazowych ustawieniach, odpaliłem sobie rozdzielczość 4x3 1280x960 na, na ustawieniach niskich i zrobiłem sobie taki bazowy przebieg na maksymalnych ustawieniach procesora, czyli z taktowaniem 4,3 GHz. No i w tych testach wyszło mi około 470 fps. Tak średnio. A 1% minimum był na poziomie około 100. W związku z czym stwierdziłem OK, w takim razie wchodzę do BIOSu, zmienię mu taktowanie na niższe i zobaczę jak to wpłynie na wynik. No i w tej rozdzielczości samej wynik tak naprawdę 1% minimum się nie zmienił, wciąż było to 100 fps, natomiast średnie spadło około 30-40 fps. W związku z czym już wyszło, że w tej sytuacji procesor też robi różnicę, ale e, pytanie było, co z kartą graficzną, dlatego, że ona tak naprawdę w jednym momencie tego testu, kiedy przechodzi się przez smoka, wchodzi na 100% zużycia. E, w związku z czym podbiłem po prostu rozdzielczość do Full HD, tak aby po prostu kartę musiała wyświetlić więcej pikseli, aby była bardziej obciążona e, i to wyszło dość interesująco, dlatego, że tak jak średnia fps została bardzo bardzo podobna, tak kiedy 1% minimum w smoku znacznie się obniżył, bo do 70 FPS. W związku z czym wychodzi na to, że wszyscy mieli trochę racji, dlatego że zarówno procesor działa na, w dużej mierze na średnią ilość klatek w CSGO, a z kolei karta graficzna robi robotę tam, gdzie jest smoke, tam gdzie się przechodzi przez smoka. I wydaje mi się, że to też jest ważne, dlatego że Counter Strike GO to przede wszystkim gra nie tyle co zręcznościowa, co też bardzo pozycyjna i taktyczna. A smoke to jeden z największych elementów tego, Żeby ukryć jakieś informacje przed swoimi przeciwnikami i też walczcie często w tych smokach. W związku z czym pytanie jest do was: Jaka ilość FPS w smoku was generalnie urządza? Ile potrzebujecie, żeby móc się tam poruszać płynnie, celować płynnie i przede wszystkim pokonać swoich przeciwników? To tyle. Dziękuję za uwagę. Siema!